Koterski decyduje się na kolejny film, to już święto, ponieważ jak wiemy, od kilku już poprzednich filmów powtarza, że to już będzie ostatni jego film. No więc tym razem znowu będzie coś, co na pewno zrobi sporą zadymę. Kiedy już trzymam mój palec w pani pupie. Niech mnie ktoś uszczypnie. Pytanie brzmi, czy to pani ma palec w pupie? Czy to ja mam palec w pupie? Otóż oboje mamy palec w pupie! Dobra. Markowi Koterskiemu udała się sztuka nie lada, mianowicie zebrał na tym planie większość znanych, lubianych aktorów polskich. Przez jakie kraje płynie Nil jeszcze? Rwandę. Nil płynie także przez Rwandę. Oraz? Przez oraz? Wszyscy tam żartowali, że to jest właściwie taki połączenie Realu Madryt z Barceloną. Będzie taki wstyd, czego można nie rozumieć z gegry? Od nóg. Od czego? Nilu. Jakiemu Nilu znowu? Cofamy się do dzieciństwa głównego bohatera, w którym to dzieciństwie on spotyka swoich rówieśników, swoich rodziców z tamtych lat. Przy czym wszystkich tych rówieśników grają dorośli aktorzy. Dojrzali, często grubo po 50. No więc... sam ten pomysł po prostu powoduje, że jest mnóstwo śmiechu na planie. Zwłaszcza, że tym razem główną rolę Adama Miłoszyńskiego zagrał syn Marka Koterskiego, Michał Koterski. Co robisz? Nic. Sam tytuł zdradza nam właściwie temat tego filmu. To jest 7 podstawowych uczuć. Tak, kochanie. O tym jest ten film. O takim powrocie do dzieciństwa i znajdowaniu siebie tam właśnie w tych pierwszych właśnie takich momentach, kiedy my zaczynamy identyfikować właśnie te uczucia. Serdecznie zapraszam na film 7 uczuć. Robert Więckiewicz.